Przewracam do końca książki. Zostań. Opowiedz mi historię. Poznaj Hope. Nie chcę o tym słyszeć. Muszę wynająć te mieszkania. Gdzie pozwolenie na użytkowanie? Trzeba zamontować windę dla niepełnosprawnych. Wyślij ponownie wniosek. A więc? Projektuję dla twojej rodziny od 20 lat. Wiem co, już nie. Zwalniam cię. Wstydź się. Nie zamierzam. Zrobicie to na nasze wesele? Idealnie pokazuje naszą miłość. Widzicie tego goryla? Tak się poznaliśmy. Sam mieszkał w Rwandzie. Ochraniał gorylę przed kłusownikami. Pewnego dnia ujrzałem Pam z aparatem, idącą przez mgłę, gotową ukazać światu niedolę goryli. Miłość wokół nas. Chcecie ten obrazek na cieście? Nie. Na babeczce. Babeczkach 955.
tyle, ile srebrno grzbietych goryli na świecie. Tak, kocham cię. I ja ciebie, babeczko. Zrobimy to. To będzie wspaniałe. Dziękujemy. Goryle też dziękują. Tylko nie wiem, czy nas stać. Nie ma problemu. Zapłaćcie, ile możecie. Nie wiem, jak się odwdzięczymy. Nie wiem, jak się odwdzięczymy. Może pieniędzmi. Zapłacą, ile mogą. Takie babeczki kosztują. Są tacy zakochani. Nie zauważyłam, bo skupiałam się na tym wielkim penisie. Sama go namalowała? Nie widzisz, jacy są szczęśliwi? Widzę. Widzę dwoje atrakcyjnych ludzi rozwodzących się za 3 lata. Jesteś cynikiem, a ty marzycielką. Serwuję tylko odrobinę miłości, a ja przepis na otyłość. Zatrudniłaś kogoś nowego? Jeszcze nie. Szukam kogoś z sercem. To pośpiesz się. Idę na spotkanie z potencjalnym klientem. Ten raczej płaci. Kolacja aktualna, jeśli ją ugotujesz. Kurde, mol. Morgan, szkice gotowe. Odrzucić. Henry się oświadczył. Wychodzę za mąż. Potrzebujesz prawnika? Co? Gratulacje. Dziękuję. Piękny. Powiedziałaś tak? Tak. Wspaniale. Morgan, u Howarda brakuje kluczy do drzwi. Co tam, grubasku? Próbowałeś już smażonego masła? Odezwał się Don Draper. Dzięki, przystojak z niego. Chodziło o twój alkoholizm. Nie ja wyglądam, jakbym codziennie łoił piwsko i grał w gry. Jakbyś chciał, to wyrzuciłem do kosza wczorajsze pączki. Są jeszcze na wierzchu. Sam jesteś pączek. Błyskotliwe. Weź te, zapasowe są w garażu. Dzięki, do zobaczenia, łysa glanco. Dlaczego go nie zwolnisz? Jest lepszy od ciebie. Dokładnie. Panie James? Nie zdobyłeś podpisu? Chciała zobaczyć plany. No i? Przekonaj ją. Nie chcę tam bloku. Wiesz co? Sam to zrobię. Super. Uderzamy gdzieś do klubu? Uwolni mój seksapil. Morganie Eugene James. Czego? Dziadek chce z tobą rozmawiać. Niech zadzwoni. Twoja babcia. Skąd te pudła? Oby zwolnili Toda. Morgan. Powiedz mu, że jadę. Tylko to załatwię. Ty zostajesz. Przydaj się na coś. Poderwij stażystkę? Tak powiedział, tak? Mówią, pij mleko, będziesz wielki, ale czy ty nie przesadzasz? Marnuje pan czas. Nie sprzedam go. Pani Pendergast, to atrakcyjna oferta. Rozumiem, że... Nie rozumie pan. Mówiłam bez wyburzania i żadnych bloków.
A ustne porozumienie? Niech pan nawet nie próbuje. Jestem stara, ale nie głupia. Harry i Joan Pendergast. Pobraliście się 26 czerwca 1963 roku. Zbudowaliście ten dom własnymi rękoma. Budowę ukończono 11 maja 1964. Ten budynek to dom. Dla naszej rodziny był wszystkim. Nie wszystkich na to stać. To może być dom dla wielu rodzin. Jeśli wybudujemy tu ten blok, nazwiemy go pani imieniem. Wstawimy tablicę honorową. Dom Pendergastów. Niech tak będzie na niej napisane. Dobrze. Tak. Tak, mamo. Zaraz tam będę. Wszystko w porządku? Niech pani zatrzyma dom. Wsparcie! Bandyci z planety Baltazar znowu nas napadli. Żywcem nas nie weźmiecie. Uwaga na rykoszety. Piwka? Dziewczyna. Winka? Kryj mnie. Dobra, bandyci. Dopadnę was. Zwiewajcie. Dosyć. Biegnijcie, głupcy. Możemy już iść? O tak, pora do łóżka. Gotowi na kołysankę? Poszukajcie książki, zaraz będę. Ale ciśnie. Przepraszam, to słodkie. Dzieci nada. Jest śmiesznym tatą. Raczej ich rówieśnikiem. Trudno podniecić się większą i bardziej smrodliwą wersją twojego dziecka. Myślę o Zacu Efronie, żeby w ogóle ruszyć. Nie jest taki zły. To jakby Corey Haim zamienił się w Seta Rogena.
jest przystojny. Po prostu ma duszę dziecka. Czyli bąki pod kołdrą zaraz po szybkim numerku. Racja, nie wszyscy tak robią. Robią. Może nie na początku. To instynkt. Nie powiem ci, co mój mąż myśli, ale raz się sztachnę i wiem, co jadł. Ohyda. To taki bobo kaftanik bezpieczeństwa. Dziwne. Mój mały masochista. Brakuje mi alkoholu. Byliście szczęśliwi. Jesteśmy. Ale to nie miłość, tylko moment w życiu. W końcu zrzuciłem te 10 kilo. To jest miłość. Chaos, ból i kupa. Ciągłe niewyspanie i milion spraw do zrobienia na już. Długo i szczęśliwie jest tak prawdziwe jak kosmiczny pirat Pitt. Nie pożegnałem się. Potrzebna pomoc. Co dla ciebie? Podwójne espresso z mlekiem migdałowym. Na wynos, proszę. Gdy wybierzesz nadzieję, wszystko będzie możliwe. Espresso, mleko migdałowe. Ujrzałem go, mój nieznajomy. Znów wrócił napełnić swój kubeczek. Chcę rozpalić go żarem mego serca. Czy widzisz mnie, mój nieznajomy? Jego spojrzenie targa mą duszą. Każe myśleć o nieznanej przyszłości z moim nieznajomym, który nie zna nawet mojego imienia. W czym mogę pomóc? Dostanę kawę? Przepraszam. Ładnie tu. Marzysz? Czy to zawał? Nie spałam w nocy. Obudź się, pojedziesz za mnie na uroczystość. Nie mogę. Sama chciałaś malować gorylę na milionie babeczek. Żadnych ale. Do auta. Widzimy się. Dobrze.
Moje kondolencje. Uwielbiała cię. To wspaniałe. Jan, cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że wszyscy jesteście. Darlene, trzymaj się. Hope nie chciałaby, żebyście płakali. Chociaż pewnie sama gdzieś tam płacze teraz z radości, patrząc na was wszystkich. Jest moja wnuczka i mój prawnuk. To radosny dzień. Jesteśmy tu razem, by wspomnieć i uczcić najwspanialszą osobę, jaką znałem. W życiu nie chodzi o wynik końcowy. Chodzi o to, jak i z kim się żyje. Kocham cię, pradziadku. I ja ciebie, szkrabie. Kocham was wszystkich. Czuję się jak na scenie, ale chcę z niej zejść i oddać ją wam, żebyście mogli podzielić się własnymi historiami. Hope to uwielbiała. Uwielbiała historię. Junior, siadaj. Już dobrze, tato. Kocham cię. Ja ciebie też. Ciebie też kocham, mamo. Kocham was wszystkich. Jesteście zarąbiści. Prawda, historia. Zapomniałem. Mama grała na pianinie. Wyglądała przy nim jak anioł. Grała sonatę księżycową. Zapamiętam to na zawsze. Oddałbym wiele, by móc zagrać choć jedną nutę tak jak ona. Pamiętasz, co mówiła? Namawiała cię do gitary. Mówiłeś, że to nie moja mocna strona. Ale ona we mnie wierzyła. Sadzała mnie na kolana i uczyła grać. Cała Hope. Moja mama. Pełna nadziei. Wierzyła we mnie. Gdyby tu była, byłbym gotowy przejąć firmę, którą oddajesz Tedowi Flandersowi. Albo oddałby się przynajmniej wnukowi. On dałby radę. Wolniejszego ducha nie uświadczysz.
Tu jesteś, dzieciaku. Kiedy zamierzałeś mi powiedzieć? Nie wiem, czy wiesz, ale byłem trochę zajęty. Jednak znalazłeś czas, żeby zdecydować, komu przekazujesz rodzinny interes. Nie było łatwo. Powiedziałeś tacie? Nie. Dlaczego Todd? Tata to Chlejus, rozumiem, ale Todd? To karykatura. Nie ma jaj do podejmowania decyzji. Powinien sprzedawać babeczki, a nie prowadzić firmę deweloperską. Ty nie poradziłbyś sobie nawet z babeczkami. Obserwowałem cię przez ostatnie lata, gdy babcia była chora. Dałem wam zarządzać, tobie, Todowi i ojcu. Używałeś tylko głowy. To źle? Tylko i wyłącznie. Leia zabrała ci serce. Nie przypominaj mi o niej. Taka jest cena miłości. Czasem boli. Nie zamykaj serca na zawsze. Bez miłości nie poprowadzisz firmy. Skończyłem najwięcej projektów. Todd nie jest z rodziny. Firma potrzebuje miłości. Przynajmniej dla mnie. Todd ma jej wystarczająco. Znajdź miłość. Nie wszyscy są takimi szczęściarzami, dziadku. Chociaż spróbuj. Morgan to mój najlepszy przyjaciel. Rodzice nigdy się mną nie interesowali. Była dla mnie w dzieciństwie jak babcia. Piekła przepyszne ciasta. U mnie w domu nigdy nie jedliśmy deserów. Tutaj za każdym razem dostawałem inny. Może stąd te dodatkowe kilogramy. Spóźniłaś się. Nie wiedziałam. Przepraszam. Jak zwykle ratuję wam skórę. Kocham cię, Davey. Kochasz wszystkich. Chodziłaś już z tacą? Skontroluj pieczeń i kawę. Klient wyszedł przed dom. Idź, pokaż mu się. To on. Nie, ten starszy z przodu. Gdzie masz serwetki? To moja żona. Boisz się duchów? Chyba za wcześnie na taki żart. Tak mi przykro. Nic się nie stało. Przestraszyłam się. Już mówiłem. Odkupię panu ramkę. Ale nic się nie stało. Morgan James, to mój dom. A to reszta rodziny. Jest piękna. Cudowny dom. Obsługujemy z siostrą pana przyjęcie. Uroczystość. Przepraszam. Przysięgam, wszystko w porządku. Cieszę się, że przyleciałeś. Przepraszam panią, mam gościa. To była przyjemność. Wzajemnie. Obsługujemy pana przyjęcie. Głupia. Proszę pani, co jest najlepsze? Babeczki. Pieczemy najlepsze.
Jeśli pani je upiekła, to chyba się skuszę. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Coś, co dziś już nie istnieje. Połączył nas przypadek, a zaufanie i współczucie pomogły pokonać samotność. Żyliśmy tak, jak kochaliśmy, wciąż się poświęcając. Starzy i młodzi, bezbronni i silni, a ja wciąż Cię pragnę. Chciałaś od razu przewrócić na koniec książki, więc tak jak obiecałem, każdego dnia pisałem Ci nową historię. Kocham Cię i tęsknię. Niech Twoja następna opowieść będzie równie wspaniała, co ostatnia. Na zawsze Twój, Morgan Nathan James. Chyba żartujesz. Dzięki za bajeczkę, dziadku. Kości zostały rzucone. Rubikon przekroczony. Nie traćmy czasu. Pompejusz nakazał mi rozwiązać armię i powrócić do Rzymu. Bez ochrony sądu rozkaz ten przypieczętuje mój los. Nie ma już odwrotu. Czy pozostanę w cieniu Aleksandra Wielkiego, czy też moja historia będzie prześladować przyszłych, ambitnych mężów? Cezarze, przyszłam podgrzać wodę. Wystarczy. Ta seksbomba to babcia. Seksbomba? Nigdy wcześniej nie czułem się tak wspaniale. Była służką, lecz usta miała słodkie niczym miód. Ogień tysiąca słońc rozpalał mi pierś, żar gorętszy niż rzymskie lato. Nie mogłem wrócić do domu, póki trwała wojna. Tamtej nocy nie byłem generałem.
Zwyciężyła. Pokonała potężnego Juliusza Cezara. Posiadła mnie. To nie było pożądanie, lecz coś znacznie silniejszego. Co? Pomożesz mi ją odnaleźć? Złap mnie. Zrozumcie, odkryłam, że ja to ja. Nie ktoś, kim mam być. Zrozumcie, odkryłam, że ja to ja. Nie księżniczka, a kobieta. Bezbronna i łagodna, silna i śmiała. Nie lękam się być sobą. Nie. Zrozumcie. Kiedy odkryłam, że ja to ja, zrozumiałam, że was nie potrzebuję. Pragnę was. Hope była lekko duchem. Uwielbiała podróżować. Prawdziwy duch świata. Pewnego razu, gdy byłyśmy jeszcze młode, razem z Hope pojechałyśmy do Argentyny. Popatrz tylko, jest z czego wybierać. Kokosowa dla mnie i dla mamy. A dla siostry? Robaczka. To nie spodoba się Belle. Robaki. Trochę nieodpowiednie na stypę. Podniosę cię, łap czekoladową. Nie szkodzi, pomogę mu w kuchni. Przegapić okazję na wytarcie nosa synkowi? Nigdy. Chciałeś czekoladową? A dla Belle?
Robaczkowa? Znajdźmy mamę. Przepraszam za bałagan. Poważnie? Dzieci na przyjęciu? To stypa. Żonaty? Wstydź się. Podrywałaś go? Wcale nie. Jasne. Dostanę dziś ścierkę? Dzięki. Podziwiam jego rodzinę. Twoje myśli są brudniejsze od koszulki tego małego. To chodzący dowód, że tacy faceci istnieją. Ludzie po ślubach się nie uśmiechają, chyba że coś ukrywają. Zazdrościsz im. Przed homoseksualnymi ślubami tylko hetero mieli prawo do życia w rozpaczy. Mylisz się. Jest wielu takich gości. Nieważne. Wezmę tylko... Lubisz łysych? Może napisz do mnie. Ładna twarzyczka. Pójścioch ci dokuczał? Ładna jesteś. Podchodzisz pod paragraf? Wystaw mi mandat, a na nim twój numer. To chude mleko? Lubię takie dziewczyny, odtłuszczone. Leci na mnie. Nieważne, co pomyślicie, ale tamtej nocy Hope pocałowała mnie jak wcześniej żaden facet. Wiedziałem, że w Argentynie świetnie się bawiłyście, ale nie wiedziałem, że aż tak. Wiesz, o czym mówię, szczęściarzu. Wszyscy ją kochali. Opowiedz, jak się poznaliście. Zaczyna się. Tak jak wszyscy. Przypadkiem. Przestaniesz? To nie w porządku. Pewnie, że nie. Lodówka jest bezbronna. Mówię poważnie. Ja też. Dziś rano ser próbował się powiesić. Ale śmieszne. Może to była musztarda? Za kogo się przebierasz? Sexy Kim Jong-un. Będziesz wyglądać jak ten grubasek z Up. Mam super teksty na podryw. Chcesz wsadzić donga w dżonga? Lecz się. Sexy Kim nie potrzebować pomocy. Sexy Kim najwyższy przywódca. To niepokojące. Przebieraj się, bo spóźnimy się na imprezę. Nigdzie nie idę. Nie? Odmówisz dyktatorowi? Nie mam przebrania. Problemy pierwszego świata. Mieliśmy z Mike'iem przebranie dla pary, ale sama nie idę. Solniczka i pieprzniczka? Nie. Świnki pod kołderką. Rzucimy monetą. Orzeł, idziemy. Czasami przegrana oznacza wygraną. Nie cieszysz się? Co? Mówiłam, że będzie super. Nic nie słyszę. Idę po drinki. Brakuje kołderki. Mój chłopak... Mój ex. Świnki. Kołderka. Chcesz wsadzić donga w dżonga?
Co tam, świnko? Świnki pod kołderką. Podaj tacę. Nie płacą ci za podpieranie ścian. Musisz tego posłuchać. Jeśli to nie o bożyszczu w kąpielówkach, to nie chcę. Rozdawaj drinki. Nie wszyscy mają takie szczęście. Może mimozę. Przepraszam. Wezmę jedną. Nie każ mi pić samemu. Chciałabym, ale pracuję, panie James. Pan James to mój ojciec. Mów mi Junior. Poza tym, nie jesteś tu szefem? W sumie tak. Twój ojciec wspaniale opowiada. I żyli długo i szczęśliwie. Co w tym złego? Gówno prawda. Jeszcze jesteś żonaty. Ach tak, przypominajka. Kocham staruszka. Ale to nie bajka. Twoi rodzice w takiej żyli. Wyjątek od reguły. Starając się dorównać rodzicom, żyć tak, jak pokazują to w bajkach Disneya, zrozumiałem, że może właśnie dlatego piję. Nie wszyscy są farciarzami jak ja. Czasem wszystko bierze w łeb. Czasem kochający się ludzie mierzą się ze sprawami, które ich poróżniają. Życie nie jest takie, jak czytamy w opowieściach. Czasem rzuca kłody pod nogi. Starasz się jak możesz, ale nikt cię na to nie przygotuje. Rozmawiasz. Starasz się przemówić jej i sobie do rozsądku. Mijają miesiące. Próbujesz trafić do niej na różne sposoby. Dotykiem, opowieścią, piosenką. Budzą się, kiedy chcą. A gdy już nie śpią, okazuje się, że to ty byłeś ich złym snem. Tracisz ich. Boisz się, że stracisz ich znowu.
Zamykasz się w sobie. Przestajesz wierzyć w miłość. Nie podejmujesz ryzyka. Stajesz się nieufny. Przyzwyczajasz się do samotności. Strach przed ponownym zranieniem nas ochrania. Wyrzekamy się poświęceń. Strach zastępuje miłość. To on budzi nas nad ranem i całuje na dobranoc. Każe wściekać się, kiedy zapomnimy kupić w sklepie mleka. Chociaż opowieści mojego ojca są też dobre. No chodź, misiaczku. Przyda ci się kawa. Widzisz, nie wszyscy mają takiego farta. Nie uciekniesz z lochów. Pomocy! Puść go, albo poznasz mój gniew. Książę? Księżniczka Fiona. Wybacz mi, pani. Księżniczki Fiony nie ma dziś w jadłospisie. Swego czasu byłem potężnym wojownikiem barbarzyńców. Nigdy za ciebie nie wyjdę. To się jeszcze okaże. Chciałem poczekać z tym do nocy poślubnej, ale co tam? Do łóżka z nią. Gdzie? Połóżcie koc na kamieniach. Nie pozwolę dotknąć się takiej świni. Królu, ktoś nas śledzi. Tamże! Zajmij się tym. Znaleźć mi miękki kamień. Nie dąsaj się, mój kwiatuszku, wkrótce poczniemy syna, a twoje imperium będzie moje. Nigdy. Naprawdę jestem w porządku. Nie kręci cię to? Możemy się zmieniać. Lubię przebieranki. Królu? Co znowu? Uwodzę ją. Zaraz nadejdzie. Zatrzymajcie go. Nie!
Mój bohater, jak ci się odwdzięczę? Twoje bezpieczeństwo mi wystarczy. Dziadku, to nie było tak. Przyłapałaś mnie. Było tak. Na pomoc! Czasami to nas trzeba ratować i chronić, a pomoc nadchodzi nieoczekiwanie. Nadasz się. Idziemy. Pieniądze na stół. Tyłu. Lubisz filmy akcji? Tak. Nakręcimy jeden. Bez dubli i kaskaderów. Otworzymy drzwi i biegniemy. Zaczekajmy na policję. To ja. Na mój znak. Gotowy? Scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Akcja. Czekaj tu. Jest cała? Wyjdzie z tego? Nie bij mnie. W porządku? Jestem Hope. Morgan. Opowiedz jeszcze jedną. Jakąś romantyczną. I piękną. Mam coś specjalnego. Morgan przeglądał w nerwach instrukcję nowej motorówki. Był dziwnie poirytowany. Przyjaciele powoli zbierali się, gotowi na wycieczkę po zatoce. Na kryzys wieku średniego kupujesz auto. Jaki kryzys? Nic nie wiesz o oceanie. Mam instrukcję. To tylko zatoka. Nie płyniemy na Karaiby. Kamraci, fajne mam gadki? Może włożysz rum do... Tam? Nic nie wiem. I nie umiesz pływać. Będzie jazda. Schowaj ten rum, będziesz wymiotował. Tak jest, sisi majtku. A ty, korsarko? Bunt. Zjedz rogala. To rozumiem. Idź na dziób, odcumuj nas. Co zrobić? Cuma. Może po ludzku. Wspaniała łódź. Po co ją kupiłeś? Bo ma małą makrelkę. Zawsze chciałem, a nigdy nie czułem motywacji. Jakiej motywacji?
To dla dziewczyny? Dla kogo? Nie. Kocha ocean? Zabierzesz ją na wyspę? Nakarmisz ananaskiem? O, delfiny. Przynoszą szczęście. Chyba nie tobie. Dlaczego jej nie zabrałeś? Bo ma męża. Nie wyznałeś jej uczuć? Za długo zwlekał. Nigdy się na to nie zdobył. Ale pisał listy. Chyba ktoś nas śledzi. Jacyś mściciele. Wysłałeś jej te listy? Czekałem na odpowiedni moment. Nie ma czegoś takiego. Czekał 5 lat, a ona spotykała się z jednym. Nigdy nie spróbowałeś. Morze jest pełne ryb. Delfiny są... Nie zaufasz już sercu? Nie ufa sam sobie. Miłość skrzywdziła Morgana. Pogrążony we wspomnieniach o niej, musiał się wycofać. Przeszedł na dziób statku, by przypomnieć sobie marzenia, które kiedyś współdzielili. Usłyszał plusk, który wyrwał go z zamyślenia. Nie uwierzycie, co widziałem. Rybę. Zrobiłeś zdjęcie? Może to mój bełt. To była syrena. Nie o to mi chodziło, jak mówiłam o rybach. Zrób tak. Napisz jej list i poczekaj 5 lat, aż jej go dasz. Nabrałem was. Przysnąłem. To pewnie te delfiny. Delfiny wymiociny. Wszystko gra? Tak. Daj ster. Będziemy za pół godziny. Wyciągniemy cię na kolację. Oczyścisz głowę. Potrzebujemy większej łajby. Jesteśmy. Domek na drzewie? Nic mi nie jest. Prześpię się dzisiaj pod chmurką. Dlaczego? Noc jeszcze młoda. Jesteś pewien? Tak. Ominiecie duże, wygodne łóżko. Gwiazdy mnie wzywają. Prześpię się z nimi. Uważaj na wymiociny. W takim razie dobranoc. Będziesz w porcie? Nie wiem. Baw się dobrze. Hey Morgan! Wziąłem kilka cygar z pudełka. Nie obrazisz się? Tylko miej ich na oku. Bez cygar i choćby kropli rumu, Morgan znalazł stare pudełko z listami, których nigdy nie miał odwagi wysłać. Tchórz.
W końcu z ciężkim sercem zasnął. Sam. So you're just never gonna trust your heart again? Well, he's gotta learn to trust himself first. Well, there are plenty of fish in the sea. Well, he's gotta learn to trust himself. That's sad. So you're just never gonna trust your heart again? So you're just never gonna trust your heart again? Leia zabrała ci serce. Nie zamykaj go na zawsze. Bez miłości nie poprowadzisz firmy. Serce. Potrzeba miłości do interesów? Bez miłości nie poprowadzisz firmy. Kula przemierzona dookoła nie ma końca. Niech to będzie symbol naszej miłości. Ku pamięci Lei James. 24 kwietnia. Chyba mnie nie utopisz, prawda? Zaczekaj, wróć. Zaufaj sercu. Postanowił zaufać sercu i skoczył w nieznane.
Wyskoczyłeś z łódki. Odeszłaś. Nie boisz się mnie? Nie. Jestem Hope. Morgan. Tyle opowieści. Tylu przyjaciół. Hope cieszyłaby się, że dzielimy się historiami i miłością. Opowiedz nam swoją ulubioną. Chyba nie dziś. Jak nie dziś, to kiedy? Masz rację. Hope wierzyła, że na każdego z nas ktoś czeka. Wierzyła całą sobą w bratnie duszę. Dwa serca, które łączą się w jedno bez względu na czas i miejsce. Wierzyła, że dusze przyciągają się. Wierzyła, że wystarczy tylko otworzyć serce i pozwolić mu je przyjąć. Może pójdziemy na spacer? Prosty gest, a znaczy tak wiele. Czasem ci, których najmocniej kochamy, najgłębiej nas ranią. Czasem tracimy więcej, niż gotowi byliśmy stracić. Gdzie jestem? Przecież wiesz. Gdzie jest Morgan? Został. Nie mieliśmy dość czasu. A ile byś chciała? Wieczność. I to by wystarczyło? Chcę wrócić. Przepraszam na chwilę. Proszę, zostań. Jak to się skończyło? Hope.
Ta sama dusza wróciła w innej osobie. Rozpoznaliśmy się. A prawdziwa historia? Tak samo jak się zaczęła. Jak? Inną opowieścią. Prawdziwą? O tak. Właśnie podpisałem pierwszą umowę. Świętowaliśmy z chłopakami. Byłem młody i naiwny, gotowy zdobyć cały świat. Przyszłość była niewiadomą i wtedy ją zobaczyłem. Serce waliło jak opętane. Skrzyżowaliśmy spojrzenia. Całe życie stanęło mi przed oczami. Skradła mi serce. Chłopcy zaprowadzili mnie do jej stolika. Denerwowałem się, a oni naopowiadali jej, że jestem wziętym biznesmenem z żyłką do pisania. Całą noc prosiła mnie, żebym opowiedział jej jakąś historię. Bałem się, co jeśli żadna nie będzie dobra. Zaczęliśmy jeść, ale wciąż mnie męczyła. Była upierdliwa. Opowiedz mi historię. Zatańczyliśmy. Opowiedz historię. Potem piliśmy. Historię. Opowiedz historię. Kilka martini później, a było ich sporo, całowałem najseksowniejszą dziewczynę w barze. Dzień dobry. Wychodzisz? Przewracam na koniec książki. Proszę, zostań. Opowiedz historię. Będę robił to codziennie, tylko zostań. Nie usłyszałam imienia. Było głośno. Ja twojego też nie. Miłość nie zawsze jest tym, czym się wydaje, choć istnieje. A kiedy ją znajdziesz, a znajdziesz, będzie wyboiście, bo nie wszystko wygląda jak w książkach. Pewne jest to, że któreś z was będzie musiało dokończyć ostatni rozdział samemu. Czy warto? Po tysiąckroć tak. A teraz wybacz, muszę dokończyć pewną historię. Jestem Morgan, odpowiedział. Może to nie najlepszy moment, ale jest wspaniale.
Jesus. There you are. Tu jesteś. Zacząłem zwijać stoły. Zabieramy coś jeszcze? Przynieś je z powrotem. Będziemy tu, dopóki nie skończą opowiadać. Twoja siostra się wkurzy. Serwujemy tylko odrobinę miłości. A myślałem, że cukrzycę. Nie teraz, synu. Poradzę sobie. Cieszę się, że was widzę. Wielu uważa mnie za dupka. Zgadza się. Należało mi się. Ale nie jesteśmy tu dla mnie. Jesteśmy tu, bo tych dwoje wspaniałych ludzi nas połączyło. Nie dlatego, że zakochali się i żyli długo i szczęśliwie. Nie. Zdecydowali się kochać siebie wzajemnie, bez względu na przeciwności. Zapomniałem o tym gdzieś po drodze. Zapomniałem, czego nauczył mnie dziadek, że każdy dzień jest darem. Jest szansą na otwarcie serca dla świata. Albo i nie. Otwieraj je. Zgadza się. Otwórzmy je. Widzę dziś was. Wspaniałych ludzi, dzielących się miłością z moją rodziną. Dziękuję. Dziadku? Miałeś rację. Nie poprowadzę tej firmy bez miłości. Wybrałeś odpowiedniego człowieka. Niech Todd to zrobi. Todd cały jest miłością. Rob też miał rację. Byłem dupkiem. Wracaj do pracy. Twój dziadek już to załatwił. Może chcesz moją posadę? Wszystko gra? Jest wspaniale. Co zrobisz? Będę sprzedawał babeczki. Dziadku, jesteś cudownym pisarzem. Babcia miała szczęście. Hi.
Szukacie pomocy? Tak. Siostra chce z tobą rozmawiać. Byłem u ciebie tysiące razy. Powinienem był zapytać o imię. Nie uwierzysz, co przeczytałem. Jesteś... Hope. A ty... Morgan. Opowiedz mi historię. You may make your stories long, and I may save my words for song, but in the end we're both on the same. Thank you.